Dam da dam dam da da dam da dam pa bum ts pa bam 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 da da dam 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 pa bum ts du dum du dum du dum. Halo, halo, witam was widzowie, witam was serdecznie z Minecrafta na nowy odcinek z tego, co jeszcze nie było. Przez łeb mi prześwitują napisy, dlatego, że jesteśmy na nowym serwerze, Geodrop. Nie, to nie jest reklama, jak mi się serwer nie spodoba, będę go wyklinał i będę jebał go jak chcę. Ale jest to serwer, mogę się pochwalić, że trochę dałem pomysł, żeby to zrobić. Jest to serwer typu Clicker. Ja nie widziałem jeszcze takiego czegoś w Minecrafcie. I tak. Tu mamy książkę. Jak zacząć na Clickerze? Zobaczmy sobie. Otrzymałem 3 bloki siana, to mam faktycznie. Na początku gry automatycznie posiadasz 3. Postaw je za niebieską linią na spawnie, co wygeneruje pieniądze na twoje konto. Zbieraj pieniądze. Aktywnie zbieraj pieniądze postawiając klikera, czyli bloki siana. Im więcej klikasz, tym więcej zarobisz. To podstawowy krok do rozbudowy twojego skyblocka. Ulepsz swój kliker, kiedy już zdobędziesz odpowiednią ilość pieniędzy. Porozmawiaj z farmerem na spawnie. Twój kliker, czyli bla 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 bla, jest tu ten. Bądź czujny, eksploruj. Strona. O, stronę musimy zobaczyć, czy nie jest pay to win. Ale to ja zobaczę sobie później, może w cięciu. Ale dobra, mamy rzadki klucz. Tu użyjemy może na początku rzadki klucz. To dają klucze. Dają klucze. Mamy zwykła i rzadki. Totem. Ja. Co robi totem? Ups, nie masz klucza do tej skrzynki. A jak podejrzeć, co tu? Szansa, zwykły. 3% mieliśmy na to. Mamy spodnie, klatę. Spawner świni w ogóle. O, rynek nie działa, pisze. No dzisiaj był start serwera, więc faktycznie może coś nie działać. O, widzicie? Klikam sobie. I dostaję 0,2 hajsu. Aktualny mój stan konta to 5. Jakiś, nie wiem. Jakieś boty, czy huk, wie co? Tu mamy górnika. O, tutaj media pisze. Noweczek, losujemy skrzyni na Twitch TV. Nie polecam, nie polecam. Nie no, oczywiście ja sobie robię, ale no ja to też to nagrywam na live'ie. Odcinek wam wrzucę. No jeśli się. jeśli widzicie ten odcinek, to znaczy, że serwer ogólnie jest git. Jeśli nie ma tego odcinka, to stwierdziłem, że serwer jednak. Założenie fajne, ale wyszło tak sobie. Tak w skrócie. Ale no mam nadzieję, że siądzie. No, mam nadzieję na ten serwer, bo nie widziałem jeszcze takiego. Nie widziałem clickera w Minecrafcie. Jakby to też. Jeśli ktoś z was. Szukam tego farmera. Jeśli ktoś z was będzie miał jakiś pomysł, co nie? Co tu można dodać w ogóle, to piszcie też. Piszcie też w komentarzu, oczywiście. A my tutaj patrzymy. Nob na nob 2. 50 dolców? O ja pierdule. To ja trochę sobie poklikam. Widzowie. Ojujcie. No dobra, chwila. I jak szybko to idzie? Nie no dobra, nie ma tragedii. Mamy pierwszy level. Godzina 19, czas gry. O, widzicie, kiedy to nagrywam nawet. 19 minut jestem. A to z tego powodu, że. Że. miałem wejść na sam start serwera. Miałem to zrobić. I byłem bardzo blisko tego. No poza tym, że mój przyjaciel dzisiaj do mnie przyjechał, co nie? A więc odebrałem go sobie z dworca z dzieterką o 14 i wszystko na luzie. Boże, ale tu uszy krwawią. Wnioskuję o dodanie możliwości wyciszenia stawiania bloków. Stawianie bloków. Otoczenie środowisko? Nie. Gwiazdy, bloki, no to. O, dokładnie. Dobra. I co? Była 16, tak? 16? No, pojechaliśmy do sklepu po piwka, oczywiście, tutaj wiecie. Wszystko na luzaku, no to pojechaliśmy. I co się okazało? Że. Żeby wyjechać ze sklepu, jechaliśmy z takiego hipermarketu. Już mam drugi level? Tak. Zobaczmy, ile hajsu ceniemy. Pojechaliśmy do hipermarketu i wyjeżdżaliśmy z niego 1,5 godziny, bo wypadek był. Znaczy no, pierwszy dzień dzisiaj śnieg pada. Przejebana sprawa, śnieg z deszczem, widoczność chujowa, więc nie dziwię się, że ktoś tam kogoś pierdzielnął, szczerze mówiąc. Ale no.
Czemu widzę help opa od graczy? To chyba beta testy. No widać, że tu jakieś bugi są. Sohacz mówi, żeby naprawić. No no, no jak to na starcie serwera, szczególnie, że widzę, że też tu nie ma aż tak dużo ludzi. Co w sumie jest dobrym. No, z jednej strony dobra rzecz, a z drugiej zła. Dobra, że no właśnie można tak potestować i wiecie, to się nie odbija jakby. Nie, nie, to nie jest tak, że jest hype zbudowany i... Ja nie wyszło, no i chuj. I skreślamy serwer. Tylko no można tutaj, wiecie, po części potestować, no i też właśnie czerpać opinie. No ja nagrywam ten odcinek, żeby się też dali właśnie... Też właśnie dali właśnie, ja pierdolę. Polski naprawdę jestem wysoki poziomie. Żebyście dali pomysły, co tu by zmieniać. Ja też przekażę tutaj do Ruta. Czemu nie ma polskich nazw? Dobra, jesteśmy no trzeci level, ale ja chcę Sky. Nie. SC? Nie. No właśnie, to jest Sohacz pisze, żeby nie zapomnieć otworzyć wyspy. O, Island. O, Island. Zmień wyspę, dom wyspy, członkowie wyspy, boost, ulepsz wyspę, bank, pewnie zaproszenie na wyspę. Kośnik is. Zmień wyspę. O, dom wyspy, żeby się przeleteportować. Dobra. Tutaj widzę, że wyspy nie były czyszczone ten. Z bety. To nie wiem, czy można wyczyścić. Bo ja bym pokazał na odcinku, ale na początku wybieramy jaką chcemy wyspę. Dżunglową. Is delayed. Okej, okay, dobra. Tak. To zostało mi wiaderko lawy. Pieniądze trzeba mieć. Dobra, dostałem pieniądze na nową. Czyli to nie jest tak, że mogę sobie zabrać wszystkie itemy. A widzicie, przemyślane, nie mogę sobie zabrać. Miałem do wyboru grzybową, dżunglową i podstawową wyspę. No ja wziąłem dżunglową i mamy tutaj to wiaderko wywalę, żeby było tak jak powinno być. Mamy dwa wiaderka lawy, mamy lód, nasionka dyni, to jakieś kamienne rzeczy i w ogóle, no i typowy skyblock można powiedzieć. Pod tym względem, że chyba jak piszemy is, mamy boosty wyspy jakieś. No właśnie ten hajs co zbieramy. Spawner booster jakiś. Interakcja z jajkiem zwiększa prędkość spawnowania jakaś. Farming booster. Ale gdzieś powinny być skrzynie też. W ogóle sklep. No wyspy, członkowie. Ulepsz wyspę, warpę wyspę. Gdzieś na pewno jest sklep, widzowie. Żeby kupować. Chyba. Sklep? Jest! Widzicie, sklep. Mamy tutaj właśnie różne spawnery i tym podobne. Mamy moby. Możemy tu sobie kupić jakieś rzeczy mobów, mechanizmy jakieś mamy. Mamy spawnery. I możemy też właśnie sprzedawać, co nie? Że kupujemy na przykład spawner, nie wiem, szkieletów. Kurwa, drogi jest. Kupujemy spawner szkieletów i później sprzedajemy sobie kości, z tego co rozumiem. Dokładnie tak. I możemy sprzedawać kości. No to jest koszt kupna i koszt sprzedaży. Widzicie. No i tak możemy sobie zarabiać. Tutaj mamy 3 razy dirta do podniesienia. Tutaj sobie tak zarabiamy na serwerze i rozwijamy ogólnie naszą wyspę. Pewnie z czasem będą jakieś konkursy odnośnie tego, żeby wiecie, na najładniejszą wyspę. O! I widzicie też z generatora kobla, teraz jak stworzyłem, to nie wypada tylko stone, bo może nam przed wypaść węgiel. O, tu mamy kobla teraz. Tu mamy znowu węgiel. Tu mamy kobla, 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 kurwa. O, i znowu węgiel. No i tak może nam losować. I rozrastamy ogólnie naszą wyspę. Tam widzę, że jest jakaś palma na kiju. Oczywiście staramy się nie spaść, bo jak spadniemy, to tracimy itemy, ale tam widzę, że... O, no właśnie, że tu jest stone. No ogólnie to dobrze by było na początek. Ja tak polecam. Wykopać trochę kobla. O, emerald dostałem. Też z kobla? Chyba ta. Ten. Uzbierać trochę właśnie kobla. Ile razy już powiedziałem kobla w tym jednym zdaniu? O, żelazo teraz dostaliśmy. Węgiel. Węgiel. Kobel. Kobel. Kobel.
Obel. Dobra, ale co ja chciałbym wam pokazać za sztuczkę? Bierzemy sobie łopatę. Weźmy tak. Idę na dół. Wezmę ten bruk w łapę. I kopiemy na dół. Kopiemy na dół. No i wiem, że tutaj możemy spać do Voida. Ale my tego nie zrobimy. Tylko... Nie! Boże! Już myślałem, że zakopałem źródeł. Boże. Praktycznie zakopałem drogę wyjścia. Ty, ale będę mógł... A, kopię. O, jest jakiś wykrzyknik nagroda. E, bo ja umieram. Nie, nie. Dobra, udało się, widzę. Udało się. Dobra, tutaj postawię kobla, tu, tu. 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 I żeby obudować tą wyspę, wiecie o co chodzi. Żeby właśnie, żeby nie spadać, obudować tą wyspę na początku tym, tym koblem właśnie z generatora. To taki pierwszy krok, który ja proponuję. Po drugie, jak widzicie, tutaj jest granica naszej działki. Jak się działko to można nazwać. Oczywiście, żeby nikt tam nie myślał, że o Boże, jakie to małe i co ja mam na tym budować, ale chujnia. Bo można ją rozszerzyć. Kośnik is. Można tutaj ulepszyć wyspę i mamy genera... Size upgrade. O, widzicie. Za 10 tysięcy możemy sobie ulepszyć do 150 na 150 bloków. No i myślę, że na 150 już da radę coś zbudować. A jak pewnie będzie wam za mało miejsca, no to jeśli napiszecie pewnie to do któregoś z moderatorów, to na pewno taki wniosek przejdzie i jeśli naprawdę jesteście mistrzami budowania i napierdzielacie cudowne budowle, to pewnie wam zwiększą. I no, pewnie wprowadzą dodatkowy upgrade. Po prostu. No bo już chcą wprowadzić, tylko jeszcze nie jest dodany do sklepu. No, ogólnie, no mam nadzieję, że ten serwer będzie się rozrastał, że będzie on tworzony właśnie przez graczy w dużej mierze. Nie ukrywając, ale no zobaczymy. Też, no, zaraz lukniemy wszyscy razem na stronę, co tam jest, czy nie jest pay to win. Zaraz lukniemy na to, a ja na razie sobie wpiszę na nagroda. Widziałem, że takie coś jest. Błąd. Nagroda jest czasowo wyłączona. No dobra. No ale widzicie te zalążki? Co, o co tu chodzi? A ja odpalam. Odpalam Google Chrome, czyli przeglądarkę, na której patrzę takie rzeczy dziwne na streamie. Przechwyciło, przechwyciło. I to jest geodrop sklep geodrop.pl. Nie sklep geodezyjny, tylko sklep geodrop. No i zobaczmy. Zobaczmy, czy to nie jest tragedia. Doładowania są. Mam nadzieję, że zwykłych monet, a nie, że... Damów. Doładowanie 5 zł. Doładowanie. No dobra, ale co mi to daje? Wróćmy do Minecrafta. Może nas spawn? Spawn. Dobra, teleportuje nas. Zobaczmy, co za te, co za ten hajs można dostać. Kurde. Jedzenia. Sklep? Jedzenie można kupić w sklepie? Chyba ciężko jest dla takich łomów jak ja, żeby to wkręcić dobrze. O Boże, jaki chleb jest drogi! Ty, ja bym na początku dał jakieś tańsze jedzonko. Jak ja mam kupić? Dajcie mi jeść. O, jest rynek. To spoko. Czyli można handlować z innymi graczami. Chociaż. No fajne, fajne. Rynek sprzedaj. Fajne. Ale zobaczmy ten. Użyj portfel. Portfel. Żeby kupić klucz. No i zobaczmy, czy... Drapka. Konkursów, eventów. A no to chujnia trochę, szczerze mówiąc. To pod tym względem chujnia. Ja bym chciał, żeby te pieniądze, które mam z Clickera, jakimś przelicznikiem, może nie jakimś wysokim, ale żeby jednak się dało na klucze wymieniać. Jakby...
Ja rozumiem, że serwer musi się też utrzymać jakoś. Ale no, ja bardziej bym szedł w to, że... No bo co jest z tych skrzyń? Zobaczmy, co jest z tych skrzyń. Że to są rzeczy kosmetyczne i... No słabo w sumie, że w tym te skrzyniach... No nie no. Nie no. Szanujmy się. Jeden geocoin. No to mi się bardzo nie podoba, no i zobaczymy jak to wygląda. No bo czekajcie. No dobra, tu jest Netherite. I taka skrzynia legendarna ma 20% szans na to. Z tymi szansami jest ostro popierdolony. Jak to ma po 25? A 10 to ma 40. Coś tu kurwa jest nie halo. Coś tu jest nie halo. Ale zobaczmy, czy te neorajtowe rzeczy są. Czapka neodorajtu. 3000. Nie wiem. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie w komentarzu. Ja odcinek wypuszczę. Czy będą następne? Nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie szło i zobaczymy, co mi ludzie odpowiedzą na te skrzynki, no bo to jest wielki minus, szczerze mówiąc. Ja lubiłem, znaczy, to nie jest wielki minus, jeśli to idzie zdobyć w miarę okej. Okay. Zatem, no mam nadzieję, że... Spójrzmy jeszcze na to. Spójrzmy na to. To mi się giga nie podoba. O chuj mi widzieć, że ktoś zakupi zdrabkę. Chuj mi kurwa to. Nie no kurwa, no to nie, żałość. Zobaczmy te ulepszenia. Zniszczalność 3, ostrość 3. No dobra, no nie są to chyba one. Wydajność 5. Ostrość 5. Wydajność 5 jest osiągalna na zwykłym czantowaniu? Mętli. No jeśli to wszystko jest, nie jest najlepsze, jakby idzie samemu zrobić lepsze itemy, to git. Jeśli to jest takie, a jest, ale no to nie jest OP. Mam nadzieję. Nie znam się też w tym Minecraftie, dlatego też wypuszczam ten odcinek. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. A ja co? Klikam dalej, mówi do was Cymet. I trzymajcie się. Narka. No kurwa, te jebane zdrabki.